Siema, witam w kolejnym filmie na kanale Agrobestia. Dzisiaj nie Szymon nagrywa, tylko ja, bo Szymonowi wypadło. Dzisiejszy film będzie z przywozu nowych, już nie cielaków, tylko byczków. No i zapraszam do oglądania. Jeszcze jak mam chwilę czasu, to wam pokażę, jak tu jest przygotowane. Malowane, pościelone, dezynfekcja. I ładnie to wygląda. 24/7 on my mind, day and night, all the time. You ain't even by my side. Yeah. 24/7 fascinated, you got me infatuated. Feel the power in your eyes. Byczki są rozładowane i do siana rozlecą. Wszystkie walnęliśmy do jednego kojca i później się powybiera większe do większych, mniejsze do mniejszych i się porozdziela. Jak ty żeś tam wlazł? No, to ja już jestem, Karol wam nagrał rozpoczęcie filmu. Cześć. I no, Majka jest też. I byczki, są z nami byki. Byczki już są rozdzielone. Ej, ale w ogóle chciałam tylko powiedzieć, że Marian teraz wygląda jak te byki. Ale chyba Mariana nie lubią. Kolorystycznie są identyczne. Mariusz, jesteś byczkiem! A Mariusz lekko wyszedł przez drzwi, nie? No. Zbieram mu ten czarny. Z czego, z kopyta? A. No, byczki rozdzielone mniej więcej wielkościowo tu się zgadzają. Tu już się nie zgadzają za bardzo. Bo ten na przykład jest trochę mniejszy i tamten z tyłu. No a jak były znowu tu, to były większe. No i tak już zostanie po 7 sztuk. No i co? Co opowiesz jeszcze? Nagramy jeszcze. Ja? Nagramy jeszcze później. A nie, ja nagram obrzęd jeszcze później. No. Nagram jeszcze później obrzęd u nich. Kurde, kamerka mi uciekła. Morris, bo cię zaraz przejadą. No a tu też jest taki mały, widzisz, chodzi. No dobra, tu jednak mamy 8 sztuk. Tu jest 7. Dobra, no to na razie koniec, ale mu znowu walnął. Widziałeś to? U cię pierunie! Boryś nie podchodź do czarnego. Nie podchodź jednak do czarnego. Bo on się nie stało. Wszystko dobrze. Nie boli. Ale dostał strzała. Już trzeci raz. Dobra, no to na razie by było na tyle. Zaraz się widzimy przy obszęcie, przy nich.
No. No i to tyle, no. Powiesz coś jeszcze? Pada deszcz. Pada deszcz i to wszystko. Dobra. No i jestem już po przerwie. Byczki się uspokoiły już. Sobie leżą wszystkie. Teraz zrobimy oprzęta. Poprzątamy je. I powiem wam, że szatany. Tamten, co tam leży, stawiał się. Tutaj jednego tata próbował wygnać. Wszedł na niego na hama, nic go nie mogło zatrzymać. Teraz strach wejść do nich, żeby je przeszczepić. Weterynarz też się boi. To co, bierzemy się za oprzęt, nie? Tak. Ja nie mam wideo. Bo na razie nie potrzebujesz. Ale całkiem sporo już tego siana zjadły dzisiaj. Ja idę po paszę. Ty w tym czasie możesz skoczyć po ten proszek. Na chwilę obecną damy im po jednym wiaderku, żeby przyzwyczaiły się do tej paszy. Nawet po niecałym im dam. Trochę za dużo tu mi się wsypało. A te z tyłu już usłyszały mnie. Już krzyczą. Chłopaki, am. Wy jeszcze nie wiecie, co to jest za wiadro. Poczekamy sobie na ten proszek, bo to trzeba dać, wrzucić na ten. Posypać paszę, wrzucić proszek na paszę i wymieszać. 100 gram na jedną stronę. A? Już przyleciał. Zobaczymy, czy będą tak chętnie to jadły. Dobra. Ale on gryzie w nos. Już jak to w domu mierzyłem na wadze, ile tego proszka ma być, to już przedtem się zacząłem dusić nim. Nie zaciągajcie się tylko, bo się udusicie. Tak jak Maja właśnie. Moris, no wyjdź stąd. Niech się najedzą w spokoju, a my idziemy oprzątać dalej. Florek! Siemano. Jutro im trzeba pościelić. To przez to, że tutaj ta ściana jest cała w ziemi. Tam równo z dachem praktycznie jest ziemia. I jest tam rynna i ona albo jest zapchana, albo wyleciała końcówka od niej i woda wylatuje przez nią i jakoś się przedostaje przez te ściany. I tu, tak jak widzicie, teraz były ulewy mocne w ostatnim czasie, akurat po tym, jak je tu przegnaliśmy. No i nam pozalewało trochę tu je i trzeba iść obczaić, co z tą rynną tam jest. Tu ogólnie oprzętu już nie będę nagrywał, nagram tylko na podwórku, bo tu oprzęt widzieliście wczoraj, a to jest to samo, co tam na podwórku, więc wywalone. To jest do tych nowych, nie? To zostawimy tu na boku na razie, tam nie będziemy wchodzić do nich. No, a my ładujemy paszę i oprzątamy najpierw z tyłu, co? Co tam? Dobrze. Jak idzie napuszczanie?
Dobrze, teraz się raz. Ej, więcej raz mniej. Teraz idealnie. Pip, pip! Ej no, przyszliście mi tu poprzeszkadzać, czy co? No tak trochę. Dobra, ja już tam paszę rozdałem. Teraz lecimy z wiaderkami na oborę. Do tych panów. Chodźcie, pierunia, ale wywaliły. Wywaliły słomy. Trzeba by było im to ogarnąć. Zostaw to, zostaw to. Zaraz się doczekasz. Złodzieje. Zaświeć światło. Dziękuję. Odłożysz sipę? Tak. Boris, nachylcie się. No tak nie sięgniesz, no. Idź na dół, bo mi przeszkadzasz. Ty tak samo. Dziękuję. Cyk, cyk, cyk. Co? Tak jest. Mariusz. Dobra, tam z tyłu sianko już rozdałem. Pasze wpierdzieliły wszystkie. Tutaj wygląda oprzęt tak jak tam. Pasza, później po paszy siano. Jeszcze na razie tak będą miały. Nie wiadomo przez ile. Tata coś dzisiaj mówił, że trzeba będzie podhaczać sieczkarnię i kosić tą kukurydzę jednak na bieżąco. Bo trochę przychudły, a były ładne, okrągłe. Ale kukurydzę zaczną zostawać, to z powrotem wiadomo na tą masę swoją. Dobra, siana im starczy. Co? Ty już nie dajesz? Nie ma sensu. Ich jest tu po 8, to tam na luzie się mieszczą. To tu nie ma sensu. Dobra, teraz idziemy do tamtych. A nie, jeszcze tutaj paszę trzeba przynieść. Pasza na rano. Cyk, cyk. Co? Tak. Sianko na górę. I lecimy teraz do tamtych jeszcze, zanieść im paszę. Dobra, siana im napakujemy. I teraz pytanie, o które pewnie nie dacie mi spokoju w komentarzach, jakbym nie powiedział. Jaka cena? No to powiem wam tyle. Teraz się trzymajcie, bo ceny nie podam, ale w tym filmie. Ale będziecie mieli podane spokojnie. Waga za nie wyszła, jak je ważyliśmy, 312 kg średnio.
Dobra, no to tak jak mówię, to cenę wam podam tam, gdzie przed chwilą wam się wyświetliło. To co, w tym filmie to by było na tyle. Zakończasz ty film? Nie? Mamy nadzieję, że film wam się podobał. Zapraszamy do oglądania poprzednich i następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!